when it's just you. Well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Enskropedia Kryptowalut. Witam was wszystkich serdecznie na dzisiejszym materiale. Dzisiaj przynoszę kolejną taką wartość, myślę, edukacyjną, ponieważ chcę opowiedzieć swoją historię, znaczy oczywiście kolegi historię, gdzie został szukany na ponad 20 tysięcy złotych, na 5 tysięcy dolarów dokładnie, rzecz ujmując, na pewnym projekcie kryptowalutowym. Zaraz oczywiście powiem wam dokładnie, co to za projekt, jak został oszukany i w jaki sposób jeszcze dogłębniej sprawdzać oczywiście projekty, w które inwestujecie, nawet jeżeli one są gdzieś tam wam rzucone z polecenia, z takiego dobrego źródła powiedzmy, które wcześniej, dajmy na to, dawało wam już zarobić, no to niestety, ale tak jak już nieraz opowiadam na swoim kanale, kryptowaluty to statystyka. To jest zwykłe inwestowanie w startupy i raz się uda, drugi raz się uda, trzeci, czwarty, piąty raz się uda, a za szóstym razem zostaniecie oszukani na 50% kwoty, za siódmym razem wyjdziecie na zero, a za ósmym razem stracicie wszystko, co zainwestowaliście w dany projekt. Po to tak ważna jest dywersyfikacja środków i nie wchodzenie all-in w jeden projekt, no bo może się to skończyć tak jak w tym przypadku. Oczywiście to był jakiś tylko wycinek z całej kwoty dysponowanej przez kolegę w tamtym momencie. Nie uderzyło go to jakoś bardzo i tak dalej, bo tak jak powiedziałem, no, statystyka rządzi się swoimi prawami, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Natomiast myślę, że jest to taka dla was dobra nauczka, oczywiście i nauka na cudzych błędach, bo tak powinniśmy się jak najwięcej uczyć, ale wiadomo, że jak samemu się nie sparzymy, no to potem i tak będziemy próbowali dotknąć tego rozgrzanego piekarnika, czy wsadzić palec w ognisko, no bo tak po prostu my jako ludzie funkcjonujemy. Więc dzisiaj parę słów o tym, jak pewien projekt oszukał kolegę na ponad 20 koła. Także zapraszam do meritum. Dobra, bez zbędnego przedłużania, chodzi o projekt Spacey 2025. Dajmy na to, że strona internetowa tego projektu żyje. Ten projekt tak naprawdę gdzieś tam jest. Chciałbym w ogóle zacząć od tematu, kto w ten projekt zainwestował. Bo ja dostałem polecenie go od pewnych osób, oczywiście tak, możliwość zainwestowania w private sale'u kwoty 5000 dolarów. Dla jednych dużo, dla innych nic. Jak wiadomo, no każdy dysponuje innymi środkami, ale nieważne, mówmy o procentach, był to jakiś naprawdę mały procent jakby tam środków i tak dalej, no ale projekt bardzo perspektywiczny, zabijały się o ten projekt bardzo duże fundusze inwestycyjne, jak widzicie, chociażby Huobi zainwestowało w ten projekt, Gate.io giełda zainwestowała w ten projekt, F2Pool, jeden z największych puli miningowych oczywiście, zainwestował w ten projekt, Hotbit, BTC China, NIO i tak dalej, i to są faktycznie potwierdzone współprace, potwierdzone inwestycje, bo wiem to od jednego z tych funduszy, które tutaj gdzieś widzicie powiedzmy na tym ekranie. Były umowy podpisane, wszystko było ok. Inaczej bym po prostu w taki projekt nie zainwestował na całkowicie wczesnym etapie, no bo jeszcze tej gry nie było. Gra na ten moment wygląda jakoś tak. Ona się wiesza, często ma problemy z połączeniami i tak dalej. W sumie za dużo tutaj na razie robić nie wolno. No ale chciałem wam pokazać, że jakiś po tym czasie produkt stworzyli, aczkolwiek próbowałem tą grę odpalić chyba 3 albo 4 razy. Raz mi się tylko udało, za każdym razem wyrzucało jakieś błędy. Więc koniec końców ta praca, którą poświęcili na wytworzenie tej gry, no na razie jest to oczywiście fatalne. Także oczywiście inwestycja w ten projekt była poparta, tak jak powiedziałem, researchem, rozmowami z pewnym funduszem, umowami z tymi pozostałymi funduszami, które tutaj widzimy i tak dalej. Gra wpisywała się jak najbardziej w tamten trend, czyli cały ten GameFi. Inwestycja we wczesnym etapie jakby tutaj tworzenia tego projektu, perspektywiczny zespół, fajną rzecz chcieli stworzyć, tak jak powiedziałem wam, wpisywali się jak najbardziej w trendy. Powiedzmy, że gra została dowieziona w jakimś tam stopniu, no i miało oczywiście zostać wytworzony token, no bo jakby to taki projekt miał działać bez wytworzonego tokena. Do tokena zaraz przejdę, bo jeszcze chcę wejść na ich Twittera. Na ich Twitterze zobaczcie ponad 126 tysięcy obserwujących, super gigantyczna liczba, tylko jakbyśmy sobie zobaczyli tak naprawdę kiedy te osoby dochodziły do tego projektu, no to był czas oczywiście sprzedaży tego tokena, bo osoby, które gdzieś tam followowały ich Twittera, wchodziły na Telegram i tak dalej, mogły wygrać alokację. Ja tą alokację powiedzmy miałem tylną bramką zapewnioną w jakiś sposób wtedy, a dużo osób po prostu się biło o to, żeby do tego projektu dołączyć. 126 tysięcy followersów, no to jest naprawdę pokaźna liczba. Wejdę na swój profil, ja mam 38 tysięcy w tym momencie, no i powiedzmy pod tymi postami mam teraz 100 lajków, znowu tutaj 100, no mem z Rafałem, 500 i tak dalej, 70, 150, 50, 300, 60, no różnie, od kilkudziesięciu do kilkuset powiedzmy tych lajków mam.
przy 38 tysiącach followersów. Projekt, który ma 126 tysięcy followersów na Twitterze, ma pod ostatnimi swoimi postami, które są w ogóle z maja, nagrywam to 12 czerwca, czyli ostatni post wrzucili 2 tygodnie temu, 30 lajków, 13, 10, 16, 8, 8, z czego większość tych komentarzy to są ich komentarze do komentarzy lub komentarze tureckie, kupione po prostu z Turcji oraz komentarze typu scam, 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 scam. Tak się społeczność odnosi aktualnie do tego projektu. Więc jak widać, martwe to community jest całkowicie, nikt nie korzysta zarówno z tej gry, nikt już się tym projektem całkowicie nie interesuje. No i przejdźmy do najważniejszej rzeczy, do rzeczy, która tak naprawdę spowodowała tą stratę, bo projekt na początku, tak jak wam mówiłem, no, dał tutaj możliwość zainwestowania, 15% aż sprzedawali w private sale, 18% w seed sale, dość dużo, natomiast to był taki czas, że inwestowało się tą kwotę, odbierało się 10, 15, 20% tokenów. Te 10, 15% tokenów przeważnie dawało nam wyciągnięcie wkładu w momencie, kiedy token wchodził na jakąś giełdę, czy to zdecentralizowaną, czy scentralizowaną. No i te pozostałe 80-90% tokenów to już był taki dodatek tylko i wyłącznie do jakiegoś tam zysku dla nas, tak? Czy on będzie większy, czy mniejszy, no to wszystko zależało od momentu na rynku, od tego, jak ten projekt będzie performował i się dalej gdzieś tam rozwijał i pokazywał na arenie międzynarodowej. No i tak wyglądało, że tak powiem, na początku ta tokenomia. Aczkolwiek, wyglądało to tak, że przy TGA, czyli w momencie stworzenia tokena, 10% miało być dla osób, które zainwestowały tam, a następne tokeny miały być tam jakoś zwalniane. Nie pamiętam już chyba, czy liniowo, czy kwartalnie, mniejsza z tym. Taka była pierwotna, że tak powiem, tutaj forma inwestycji. Natomiast po pewnym czasie doszedł taki dopisek, już po tym, jak pieniądze zostały, że tak powiem, wpłacone, więc nie można było się z tego za bardzo wycofać, doszedł dopisek, że te tokeny zostaną zwolnione 3 dni po tym, jak projekt zostanie wylistowany na jednej z takich większych giełd. Czytaj, Huobi, Binance, FTX, Coinbase. Nawet tutaj z literówką, no ale już mniejsza z tym. Tak to wygląda, tak? Czyli te tokeny zostaną oddane wczesnym inwestorom dopiero w momencie, kiedy jedna z tych giełd oczywiście wylistuje ten token. Jak możecie się spodziewać, ten token nie został jeszcze nigdy wylistowany na żadnej z tych giełd. Zaraz wam pokażę aktualną cenę oczywiście i miejsca, gdzie ten token się w tym momencie znajduje. Dobra. Wracam do was, bo nie przygotowałem sobie, nie wiem czemu, ale wcześniej tego wykresu. Token kosztuje w tym momencie 5 centów. Cena w private sale'u to było, z tego co pamiętam, gdzie to jest? Tutaj, 3 dolary. Także cena private sale'owa, która powinna być bardzo niską kwotą, no w tym momencie już jest 500% wyższa od aktualnej kwoty tego tokena. Token wyszedł w ogóle tam po jakieś 100 dolarów na początku, czyli tak jak powiedziałem, 20 razy 20, 30 ponad razy wyżej niż ta wczesna inwestycja. Uzyskując 10% tokenów, wystarczała kwota 30 dolarów do tego, żeby wyciągnąć swój wkład i mieć jeszcze 90% darmowych tokenów. Przy wzroście ponad 30-krotnym na samym początku listingu tego tokena, no byłby już wkład wyciągnięty i jeszcze ponad 200% zysku mu można było zainkasować z tych 10% tokenów. Także no, cudowna inwestycja, tak? I dużo z tych inwestycji w tamtym czasie oczywiście tak działało i opłacało się to jak najbardziej. Natomiast no, nie wszedł ten token jeszcze na żadną dużą giełdę. Niestety, jak widzicie, jest w tym momencie na Gate.io, Bitmart, BinX i MXC. Wolumen tam jest żałosny. No zobaczcie na ten wolumen, typu kilka tysięcy dolarów. Projekt jest w tym momencie na którym miejscu? Nie wiadomo, bo nie wiadomo, ile tokenów jest w obiegu, bo nie wiadomo, ilu osobom zwolnili te tokeny. A prawda jest taka, że bardzo duża część osób nie dostała tych tokenów. Zaraz wam oczywiście jeszcze pokażę wpis pewien na Reddicie. Więc aktualny trading volume tego projektu to jest 10 tysięcy dolarów, sumując wszystkie giełdy. Token kosztuje kilkadziesiąt procent mniej niż nawet w cenie private sale, nawet połowa ceny seed sale, czyli takiej najwcześniejszej, gdzie przeważnie już projekty nie dochodzą do tej ceny, jeżeli cokolwiek sobą reprezentują, a w tym przypadku, jak widać, cena potrafiła zejść poniżej tej kwoty dolara. No i wygląda to ogólnie bardzo tragicznie. Przejdę teraz do tego wpisu na Reddicie. Jeden z użytkowników 5 miesięcy temu wrzucił taki wpis i troszkę poszperał oczywiście w temacie osób tworzących ten projekt, no i przedstawił sytuację, jak ona się kreowała w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Deweloperzy pochodzą z Blockfish firmy, firma, która jest gdzieś tam
zarejestrowana w Palt Alo. Oczywiście ich CEO, jak się okazało, jest hazardzistą, który lubi sobie grać w pokera, tak? No i jedyną jego reklamą było to, że parę razy miał na rozgrywkach pokerowych koszulkę z ich logiem. To by było tak naprawdę na tyle. Tim nie zapłacił swoim dostawcom usług, czyli osobom, które oczywiście tą grę wytworzyły. Nie zapłacił nawet jakimś tam prywatnym inwestorom i influencerom, których zatrudnił do promocji tego projektu swojego. Następnie 17 grudnia doszły nas słuchy, że Spacey zostało zhakowane. Jak doszły do tego pewne osoby? Prawdopodobnie była to akcja zrobiona przez zespół. To znaczy oni sami siebie tutaj zhakowali, zostawili gdzieś tam dziurę w kodzie. Zhakowali się oczywiście. No i później mówili, że o Jezu, zostaliśmy zaatakowani przez okropnych hakerów. No i niestety, wiecie, utraciliśmy dużą część środków. Sama gra, jak już wam wspominałem wcześniej, posiada sporo błędów, a dodatkowo pewna część inwestorów prywatnych już pozwała cały ten projekt o odszkodowanie po prostu i o zwrot zainwestowanych środków. Ja się nie dołączyłem do tego wszystkiego, bo tak jak wam powiedziałem, jest to dla mnie statystyka. Bawienie się teraz w dochodzenie się swoich pieniędzy i gdzieś tam, nie wiem, czy tutaj składanie zeznań w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, nie jest mi w żaden sposób na rękę dla takiej kwoty. Jakby to była nie kwota 5000 dolarów, a nie wiem, 500 tysięcy dolarów, no to oczywiście to już jest inna gadka. Ale przy takiej kwocie powiedzmy, że temat dla mnie został zamknięty, jest to nauczka i gdzieś tam możliwość nauki tego, żeby jeszcze bardziej weryfikować zespoły, w które się wchodzi i w projekty, w które się oczywiście wchodzi, aczkolwiek no, research według mnie został przeprowadzony na początku dość dobry. No ale jak widać, bywa i tak. Dobra, kontynuując jeszcze ten temat, zespół usunął ze strony głównej white paper. W white paperze, tak jak wam powiedziałem, było napisane inaczej o tokenomii tego projektu, a następnie zostało to dopisane, że zostaną te tokeny zwolnione 3 dni po listingu na jednej z dużych giełd. Z czym się to wiąże? No z tym, że jak tutaj jest też napisane, większość osób tych tokenów nie dostała. Ja również tych tokenów nie dostałem, pieniądze zostały zainwestowane, a niestety tokeny nie zostały wysłane na mój portfel w żaden sposób. Także kasa przepadła, zasponsorowałem panu twórcy tego projektu może jakąś rozgrywkę w pokera, może jakieś fajne wakacje. Oczywiście z chęcią przeznaczyłbym te pieniądze na cokolwiek innego, czy wam rozdał w jakichś giveawayach, czy wrzucił na jakąś zbiórkę charytatywną, gdzie tam jako kryptonarce jakiś czas organizujemy. No ale wyszło jak wyszło, inwestycja była poczyniona, no i niestety, ale nie wyszło tym razem. No i można poszukać oczywiście takich zapytań teraz, czy Spacey 225 to jest scam. No i bardzo dużo takich portali, które sprawdzają, czy zespół jest aktywny, czy zespół jest w ogóle znany, czy zespół pokazuje swój white paper i tak dalej. Ocenia ich na bardzo słabą ocenę, na F. W tym ratingu amerykańskim jest to tak naprawdę jedna z najgorsza ocena, z tego co pamiętam. A to jest najlepsza, F to jest najgorsza. Więc no wyglądają oni tragicznie. Kolejna strona, no tutaj znowu bardzo źle ocenieni są. Ale pamiętajmy, że nie jest to jedyny projekt, który okazał się skamem i koniec końców ragpoolem w tej hoście, bo takich projektów jest dużo. Tutaj oczywiście mam przygotowane kilka projektów metaversowych, jest chociażby Blockverse, 1 200 dolarów, Ape Club Show, 1 200 dolarów, Mercenary Gold, 760 tysięcy dolarów, Crypto Bay VIP, 400 tysięcy dolarów, Frosty's NFT, 150 tysięcy dolarów, King Fund Finance, 141 tysięcy dolarów i tutaj jakiś Doodle Dragons, 30 tysięcy dolarów. Także tych projektów skamowych oczywiście w tej hoście było sporo. Czy było ich więcej niż w poprzedniej? Chyba tak. Chyba było więcej, bo też więcej kapitału dopłynęło do rynku. Więcej jeszcze świeższej krwi tak naprawdę z TikToka, z Instagrama, która nic nie wiedziała o inwestycjach. I tych osób dużo takich nowych dopłynęło. Plus też mieliśmy oczywiście coraz więcej sposobów, w jakie twórcy tych projekcików próbowali oszukać nowych inwestorów, wycwanili się na wszelkiego rodzaju sposoby, no i dlatego tych skamów powstało powiedzmy więcej. Nie było już takich oczywistych, takich bezpośrednich skamów typu 5% dziennie zwrot z inwestycji gwarantowany na 10 lat, ale cwanili się w jakichś tokenach NFT, tutaj jakiś, tak jak widzieliście, zapisek cudowny w white paperze, znaczy w tokenomii, że oczywiście dostaniecie tokeny, ale jak się wylistujemy na te giełdy, a jak wiem z bardzo dobrego źródła, tak jak już wam powiedziałem wcześniej, żadna z tych giełd okazało się koniec końców, że nie chce tego projektu, nie mają zamiaru ich wylistować. Fundusze się z nimi próbują skontaktować, próbują się dowiedzieć, co tam się dzieje. Zespół unika kontaktu, zespół nie odbiera telefonów, nie odpisuje na maile, po prostu ludzie przepadli. Także to, że jeszcze wrzucałem tam jakieś posty na Twittera, jest to wszystko i wyłącznie dla mnie pozoracja
i pozorowanie tego, że cokolwiek jeszcze robią, aczkolwiek projekt dla mnie już jest całkowicie martwy i okazał się ragpullem. Więc tutaj dla mnie macie przykład ragpullu, który powiedzmy płynności nie wyciągnął, aczkolwiek zespół nie miał w planach rozwijać już tego projektu, bardziej nie wypłacił tokenów inwestorom, pieniądze zostawił na swoich kontach, nie zwrócił tych środków i jak dla mnie jest po prostu skamem. Nie wiem, czy wy macie jakieś takie nieciekawe przypadki z tej hossy. Zapewne każdy z was wtopił w jakiś taki projekcik. Jak się okazuje, nawet dobry research, nawet kontakt praktycznie osobisty, można by powiedzieć, z twórcami albo z bardzo bliskimi osobami z zespołu danego projektu, no nie zawsze zabezpiecza nas tak, żeby, że tak powiem, przed tym, żeby środki swoje stracić. Tak jak powiedziałem, statystyka. Chodzi o to, żeby koniec końców mieć więcej wygranych niż przegranych rynku kryptowalut i tego wam serdecznie wszystkim życzę. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!